Jesteśmy po sobotniej części drugiej rundy oponowo Mistrzostw Polski Rally Cross i praktycznie zawodnicy spod Twojej ręki, z Twojego teamu Automax w czołówce, jeśli chodzi o Polaków, zarówno najlepszy Paweł Hankiewicz, który tutaj jest gościnnie, ale i Paweł Melon i Radosław Raczkowski wysoko zawiesili poprzeczkę. No bardzo się cieszę, bo to dla nas naprawdę trudny weekend. Trzy samochody do obsługi i trzech zawodników, którzy naprawdę każdy z nich jest w stanie tutaj wsiąść i wygrywać. No, nowa konstrukcja Paweł Melona BMW, przebudowa przez całą zimę, naprawdę mnóstwo nocy, mnóstwo godzin poświęconych. Bardzo ambitnie podeszliśmy do tego samochodu. Jest zupełnie przebudowany, cała podłoga tak w skandynawskim stylu. No i widać postępy. Cieszę się, jak szybko się Paweł uczy tego samochodu, bo naprawdę co zmienimy przy jakiejś kwalifikacji, jakąś jedną rzecz. Mieliśmy tutaj problem w zeszłym roku. Na Jokerze traciliśmy za każdym razem 1,5 sekundy do Łukasza Cela. Dzisiaj byliśmy od niego szybsi na Jokerze. I to jest coś, co jest najfajniejsze, co daje mi najwięcej radości, że te wszystkie polepszenia, które robimy w samochodach, procentują, działają, a zawodnicy walczą o zwycięstwo. Radek Raczkowski no miał pecha. Ale później szedł jak burza i myślałem, że dogoni w końcu Pawła Hankiewicza i zacznie z nim walczyć. De facto Paweł miałby wtedy problem, bo to obydwa jego samochody. Więc się trochę baliśmy, ale było wszystko ok. No i na razie jestem bardzo szczęśliwy. Jesteś zaskoczony wynikami Radka. Mówię tu i o Toruniu, i o Słomczynie, że tak szybko z rajdów tak dobrze odnalazł się w rallycrossie. No tak, nie jest to łatwe. Tym bardziej, że Radek, i to widzimy, to wszystko szybko, łatwo jest dojrzeć, jest szutrowcem. Na szutrze radzi sobie świetnie, świetnie ustawia auto w Jokerze. Joker przejeżdża błyskawicznie, a na asfalcie ma jeszcze, mówi, że jest trochę zardzewiały, nie jeździł 6 lat na asfalcie, więc trochę tutaj z nim pracujemy. I też fajne jest to, że za każdym razem, jak coś znajdziemy, pokazujemy na GPS-ie, że tutaj zakręt musi poprawić, coś zmienić, on to wprowadza, on to rozwija. I ten tor naprawdę już tempo jego teraz w tym biegu było naprawdę fenomenalne. Jeśli chodzi o Automax Motorsport, w tym roku nie tylko Mistrzostwa Polski, ale również Mistrzostwa Świata z Kubą Wyszyńskim. Początki nie były łatwe. No nie były łatwe. Kuba jest bardzo młodym zawodnikiem, bardzo obiecującym. Pokazał naprawdę wielki potencjał. Zresztą widzieliśmy, co robił tutaj w zeszłym roku w Polsce, tak? Naprawdę cieszę się, że możemy z nim współpracować. Nie był to łatwy sezon, nie był to łatwy początek dla Kuby. Pogoda przede wszystkim w Barcelonie i w Portugalii była szalona. Było tak zimno. W Portugalii padał śnieg i to taki naprawdę śnieg. Strasznie zimny przy ogromnym wietrze. To była więc burza śnieżna. Więc dla tak młodego zawodnika przy tak dużej presji i no jednak bądź co bądź czołówka światowa, nie jest to łatwe. Więc, ale widać naprawdę postęp. Kuba się uczy. My też pracujemy nad tym, żeby mu się coraz lepiej samochodem jechało. Jest tam parę zmian, których musimy wprowadzić, żeby jemu to auto lepiej odpowiadało. No i mam nadzieję, że i on niedługo będzie pokazywał tak świetne wyniki. A jak sobie radzicie logistycznie, jeśli chodzi o Twój zespół Mistrzostwa Polski i sporo wyjazdów zagranicznych teraz? No jest to ogromne wyzwanie. Powiem szczerze, że w ostatnim miesiącu to spałem może, nie wiem, ze dwa razy tak normalnie. Tak więc jest to ogromne wyzwanie. Troszkę z tą logistyką sobie inaczej planowaliśmy, trochę musiało się pozmieniać. Tak więc duże wyzwanie, ale zespół, wszyscy mechanicy, wszystkie osoby w to zaangażowane, bo to jest dużo już naprawdę osób, no wykonują świetną robotę, jest świetna atmosfera w zespole i to procentuje. A powstaje jeszcze kolejne auto u Ciebie? Powstaje auto, tak. Powstaje auto, aczkolwiek to auto już długo powstaje, ponieważ cały czas mamy jakieś inne projekty, nowe, świeże na teraz i je tak trochę odkładamy. No nie jest to tajemnicą, że budujemy Supercarsa. No i mam nadzieję, że tu jest teraz jeszcze z tymi chłopakami powalczyć też w tej klasie, no bo to tylko w Super Nationalu wygrywać to trochę nudno. Fajnie byłoby też trochę w Supercarsach zawojować, ale no, są plany, żeby to auto może jeszcze w tym roku pojechało jakieś zawody.